To już 2 miesiące, odkąd używam najnowszego iPhone'a 15 Pro Max. W tym czasie Apple próbowało nas zasypać różnego rodzaju update'ami, poprawkami związanymi z tym, aby podkręcić wydajność tego telefonu, albo na przykład czas pracy na jednym naładowaniu, bo wiadomo, że i z tą baterią, i z samymi błędami, problemami, chociażby z kablem USB typu C, czy ładowaniem na ładowarce indukcyjnej, były problemy właśnie z tymi modelami. W związku z tym można powiedzieć, że Apple już przez te kilka tygodni powinno sobie z tym poradzić i zaznaczam, powinno, a nie, że tak się stało, bo o tym sobie porozmawiamy w dalszej części filmu, bo myślę, że teraz jeszcze więcej osób będzie właśnie zainteresowanych jego zakupem. Po pierwsze, te telefony zaczynają już regularnie pojawiać się dostępne od ręki, czy to w sklepach internetowych, do których również linkuję w opisie tego filmu, czy po prostu normalnie stacjonarnie, chociaż tam akurat jeszcze ten wybór, jeśli chodzi o kolory czy pamięci, jest dosyć ubogi, natomiast myślę, że z czasem to się zmieni i być może pojawią się w Polsce również jakieś fajne promocje właśnie na te modele, więc pewnie część osób będzie dopiero teraz chciała zainteresować się tymże modelem, dlatego myślę, że taka recenzja właśnie po dłuższym użytkowaniu czasu, już po w zasadzie 2 miesiącach, jest jak najbardziej przydatna i może Wam po prostu gdzieś z tyłu głowy dać do myślenia w niektórych kwestiach i przeważyć po prostu na jedną stronę, czy go kupić, czy jednak sobie odpuścić ten telefon. Natomiast nie przeciągając, żebyśmy nie wpadli w ten wir normalnej, takiej klasycznej recenzji, ten film ma być swego rodzaju dopełnieniem, więc jeśli chcecie zobaczyć wszystkie dane techniczne o tym telefonie, ile on waży, jaki ma tutaj ekran, to polecam Wam zobaczyć test czy recenzję właśnie na moim kanale, jakieś porównanie z poprzednimi modelami. Tam więcej na ten temat mówiłem, tu jednak chcę się skupić na takich odczuciach już po prostu po tym dłuższym czasie użytkowania. Przede wszystkim jeśli chodzi o konstrukcję, tutaj oczywiście rewolucji żadnej nie było, chyba że możemy tak mówić o porcie USB typu C. Generalnie jeśli chodzi o samą jego wydajność, to tutaj Apple, zwłaszcza w tych modelach iPhone'a 15, troszeczkę poleciało. Do tego portu teraz przynajmniej już nie mam żadnych zastrzeżeń. Normalnie można transferować sobie zdjęcia z innego iPhone'a czy też iPada za pomocą właśnie kabla USB typu C. Czasami zdarzają się jeszcze błędy, ale musicie transferować wtedy na przykład kilkadziesiąt gigabajtów na raz, nie mówiąc o tym, żeby transferować jeszcze więcej, bo to po prostu nie przejdzie. Natomiast sama ta potęga USB-C tkwiąca w uniwersalności z tego standardu, no to jest generalnie bardzo fajna rzecz, a mianowicie no teraz już nie musimy brać dodatkowych kabli Lightning do ładowania właśnie tego telefonu, tylko w zasadzie wszystkie te urządzenia można obskoczyć na USB typu C, laptopa, tablet, czy nawet już teraz AirPodsy, kupując właśnie tą nową wersję, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast drugą kwestią, która zmieniła się w tych telefonach, jest oczywiście ten przycisk akcji. On ma być jeszcze cały czas usprawniany, chociażby iOS 17.2 przyniesie kolejny skrót, czyli możliwość wywołania szybszego tłumacza. Jeśli byście chcieli zrobić teraz, to można zrobić to przez apkę skróty. Jeśli o mnie chodzi, to ja wymyśliłem ten przycisk do takiego zastosowania, aby otworzyć sobie od razu telefon, chociaż od razu powinienem tutaj powiedzieć w cudzysłowie, bo muszę i tak zautoryzować próbę tego otwarcia w dedykowanej aplikacji właśnie do mojego auta. Także u mnie właśnie wygląda tak na co dzień wykorzystywanie tego przycisku. Oczywiście tutaj opcji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Niektórzy mogą sobie włączać aparat, latarkę, chociaż ja uważam, że na przykład tą drugą latarkę można akurat sobie wyzwalać klikając tutaj w tylną część obudowy. To musiało tak wyglądać. Jak na złość oczywiście ten skrót nie zadziała. Zawsze mi się po prostu nawet przypadkowo włącza. Teraz nie chodzi. Natomiast jak już mówimy w ogóle o tyle tego iPhone'a, to generalnie kilka słów o samym tym case'ie. Nie kupujcie go, albo przynajmniej nie kupujcie go w cenie 300-350 zł, bo nie jest on tego wart. Po 2 miesiącach wygląda już naprawdę średnio, a z drugiej strony ten materiał z czasem no nie spodobał mi się bardziej. Wręcz bym powiedział, że jego zużycie pozwala mi sądzić, że za kolejne 2 miesiące będzie już wyglądał na tyle źle, że po prostu go zmienię na coś innego. No i mało tego, już koło portu USB typu C jeszcze zaczyna pękać, także myślę, że to naprawdę będzie jeden z gorszych produktów Apple, które w tym roku po prostu wypuścili. Jeśli chodzi o pozostałe rzeczy związane z konstrukcją, sam ekran tutaj nie zyskał za dużo, w związku z tym ciężko tutaj się do tego odnosić, natomiast ja cały czas trwam przy tym większym rozmiarze. Jednym zastrzeżeniem, które będę powtarzał jak mantrę, jest to, że nie ma trybu horyzontalnego i możliwości odpalenia 2 aplikacji jednocześnie, bo do pozostałych rzeczy absolutnie nie mogę się przyczepić i jeśli ktoś z Was przenosi się na przykład ze starszego iPhone'a, powiedzmy 3-4-letniego i ma jeszcze jakieś zastrzeżenia z tyłu głowy co do dynamicznej wyspy, to powiem Wam już z perspektywy kilkunastu miesięcy użytkowania tego modelu, no i oczywiście poprzedniego iPhone'a 14 Pro Max, gdzie ta funkcja zdebiutowała, że jest to naprawdę wygodne rozwiązanie, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić, a jak już będziecie pamiętać co, w jaki sposób można wyzwalać w konkretnej aplikacji, to będziecie to chcieli robić właśnie z poziomu tej dynamicznej wyspy. Natomiast mówiąc wprost, to co tutaj najważniejsze, to wzrost wydajności tego telefonu, czy też sam poziom aparatów, ale zacznijmy sobie może od tej pierwszej kwestii i napomknijmy o samej baterii. Generalnie na początku ona nie
wyglądała dobrze i to zaznaczałem, że nawet w tym większym modelu ona była w stanie mi wystarczyć na około 5 godzin aktywnego korzystania. Ja wiem, że ja bardzo intensywnie podchodzę do używania tych telefonów, natomiast ogólnie 5 godzin przy największym iPhone'ie, a raczej iPhone'ie z największą baterią, to jest porażka. Teraz Apple poprzez te różne update'y spowodowało, że ten czas wydłużył się o kolejne 3, a nawet 4 godziny. Czasami mi się faktycznie udaje wytrzymać cały dzień na jednym naładowaniu. W związku z tym niektórzy z Was powiedzą, co to za osiągnięcie przy tak dużym telefonie, ale przy moim trybie pracy uważam, że to jednak jest osiągnięcie. Jeśli będziecie używać sporadycznie tego telefonu, to jesteście w stanie moim zdaniem wykręcić nawet wynik w granicach 1,5 dnia. Jeśli chodzi o samą wydajność, to tutaj żadnych zastrzeżeń nie mam. Kupiłem sobie generalnie kontroler do grania w gry, na przykład Resident Evil. W związku z tym naprawdę w fajny sposób można pograć w gry coraz wyższej jakości. Deweloperzy zaczynają się starać robić takie produkcje, które faktycznie mogą konkurować z konsolami. Ja wiem, że to jest obecnie na wyrost powiedziane, bo i tak, mówiąc uczciwie, wolę sobie w jakiś wolny czas iść na konsolę, czy Xboxa, czy PlayStation, tam jednak jest zdecydowanie więcej możliwości, ale jeśli mam teraz gdzieś jechać na weekend, a wiem, że będę miał trochę czasu wolnego, to nie mam problemu z tym, żeby nudzić się na takim telefonie, na pewno w coś sobie zawsze pogram i mając właśnie taki dedykowany dodatkowy kontroler, który niestety oficjalnego wsparcia nie ma, tutaj jeszcze Wam powiem, więc go nie na siłę tutaj nie będę promować, bo będą mogły być po prostu błędy, więc nie chcę za to odpowiadać. Także to właśnie w połączeniu ze wzrostem gier, a raczej ilości wartościowych gier będzie naprawdę bardzo fajne. 8 GB RAM, najnowszy procesor, no to po prostu musi robić robotę. Ten telefon ani razu mi się nie zaciął, ale błędy w iOS, no to jest klasyka. Raz na kilka dni zdarzy się taki gruby błąd, że po prostu albo muszę go po prostu uśpić i po chwili jakby włączyć, żeby ten soft się, można powiedzieć, zrestartował. A raz na kilka tygodni zdarza się tak, że zaczyna mi tak świrować, zaczyna mi nie wczytywać aplikacji z pamięci, że go po prostu muszę w całości zresetować i poczekać tam kilkadziesiąt sekund, żeby się na spokojnie wyłączył, włączył i dopiero znowu zaczyna normalnie działać. Najgorzej, mówiąc szczerze, jest na tej ładowarce indukcyjnej z BMW, bo ona, mówiąc szczerze, jest go w stanie naprawdę zapalić. Ostatnio miałem takie wrażenie po 1,5-godzinnej jeździe, że nie umiałem chwycić tego telefonu. On tak mocno się nagrzał, że to, że mu się włączył ten komunikat, że jest przegrzany i że trzeba jakby odstawić go z tej ładowarki, to było nic, bo ja go po prostu wziąłem z tej ładowarki i autentycznie mnie on naprawdę parzył. Ale mówimy tutaj o kwestii tego, że cały czas jest gdzieś tam odpalony GPS, dane transmisji komórkowej i nade wszystko ładuje go ta ładowarka, która ma jakiś błąd, albo inaczej, że jest jakiś błąd pomiędzy właśnie tą ładowarką a iPhone'em, no i po prostu tak to wygląda w połączeniu. Także myślę, że Apple jeszcze trochę czasu potrzebuje, żeby wyeliminować w 100%, chociaż nie wiem, czy to się da całkowicie wyeliminować, ale być może jeszcze da się ostudzić trochę tego iPhone'a, nawet przy tych mniej wymagających czynnościach, bo mimo wszystko, nawet używając tego telefonu do dzwonienia, jeśli prowadzicie dłuższą rozmowę albo do grania, jest on w stanie się na tyle nagrzać, że może nie będzie to jakiś bardzo duży dyskomfort i dalej możecie trzymać ten telefon w ręku, ale zaczyna Was to po prostu uwierać. Tak nie powinno być jednak przy telefonie za dobre kilka tysięcy złotych. Więc tak jak Wam mówię, aspekt tutaj grzania się tego telefonu, a tego, jak wydajny jest ten telefon, to są dwie różne sprawy i też to siłą rzeczy trzeba osobno oceniać. Natomiast jeśli chodzi o to, co pewnie dla niektórych będzie wręcz najważniejszym komponentem, czyli aparat, bezsprzecznie Wam mogę tutaj powiedzieć, że teraz mam już bardzo dużo przykładów filmów i zdjęć zrobionych w różnych scenariach, które po prostu tutaj widzicie. Generalnie jeśli chodzi o filmy, one kapitalnie wyglądają. Podtrzymuję to, co powiedziałem już kilka tygodni temu, że na rynku obecnie nie ma lepszego telefonu pod względem nagrywania wideo. Stabilizacja, kolory, czy w ogóle sama jakość tego wideo jest na tak wysokim poziomie, że ciężko tu mu cokolwiek zarzucić. Jeśli chodzi o same zdjęcia, to tutaj robione te za dnia są po prostu bardzo dobre. Dla niektórych mogą być wręcz idealne. Ja bym z tym polemizował, bo mając na przykład do porównania Samsunga Galaxy S23 Ultra, miałem wrażenie, a przynajmniej mi się po prostu tamte fotki bardziej podobały. Nie mówiąc o zdjęciach nocnych, może tutaj już przepaści między tymi dwoma producentami nie ma, ale ciągle uważam, że jednak Samsung robi to lepiej i patrząc jeszcze na innych producentów, może się tak zdarzyć, że dla niektórych na przykład iPhone zajmie dopiero trzecie miejsce na podium, a dla niektórych w ogóle wyleci poza to podium, jeśli chodzi o fotografię. Jestem w stanie to uwierzyć, natomiast generalnie, jeśli nie jesteście bardzo zaawansowanymi fotografami, pytanie potem się pojawia, czy w takim razie nie potrzebowalibyście po prostu kupić tańszego iPhone'a 15, który ma też dwa obiektywy, też jest bardzo dobry, a ten jednak jest wykorzystywany do profesjonalnej fotografii. Natomiast whatever, generalnie jeśli nie wymagacie aż tak dużo, to i tak będziecie bardzo zachwyceni po prostu tym telefonem i tymi możliwościami aparatu, które tutaj dostajecie, zarówno jeśli chodzi o te wszystkie tryby, tryby portretowe, tryby akcji, jeśli chodzi o nagrywanie wideo, jak i po prostu takie normalne fotki. Jedyne co, do czego mam dalej zarzut, w zasadzie od też kilkunastu miesięcy, to to, że ta aplikacja aparatu nie jest przejrzysta i mając już tyle opcji, tak zaawansowany system tych trzech kamer, powinno się jednak czegoś więcej od Apple wymagać, jeśli chodzi o sam poziom po prostu tej aplikacji.
aplikacji, którą nam daje, bo moim zdaniem ona po prostu nie jest już teraz intuicyjna, tam można tyle rzeczy ustawić, że można się w tym łatwo też pogubić i nie wykorzystywać pełnego potencjału. Także jak widzicie, generalnie mam bardzo pozytywne odczucia z taką małą domieszką dziegciu, ze względu na to, że jednak Apple musi tutaj jeszcze wydać co najmniej, myślę, z jedną, dwie, może nawet trzy aktualizacje i to się będzie jeszcze ciągnąć przez najbliższe tygodnie, może nawet miesiące, bo musi jednak spowodować, że ten telefon przede wszystkim przestanie się grzać, nie będzie problemów z ładowaniem na niektórych ładowarkach w samochodach, bo to nie chodzi tylko o BMW, ale również Toyotę. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, jeśli jesteście wymagającymi klientami i z drugiej strony chcecie kupić takie urządzenie raz, a dobrze, na kilka lat powiedzmy, to myślę, że tak, jak najbardziej można zainwestować w tego, czy w tego mniejszego iPhone'a 15 Pro. Ten jest oczywiście bardziej poręczny, tak jak Wam mówiłem, ja ze względu na baterię wybrałem tą wersję. To jednak, że w bardziej komfortowy sposób można sobie też pooglądać po prostu filmy w czasie wolnym, jednak tej treści tutaj zdecydowanie więcej się mieści, a mieściłoby się jeszcze więcej, gdyby sam iOS był po prostu dopasowany, no ale niestety nie jest, nie ma tego trybu horyzontalnego, nie ma możliwości otworzenia dwóch aplikacji jednocześnie i moim zdaniem jest to po prostu niszczenie potencjału tak dużego ekranu. Także gdybyście po obejrzeniu tego filmu i nawet tych pozostałych recenzji, testów, czy też porównań, które dla Was przygotowałem kilka tygodni temu, chcieli kupić właśnie ten model, to tak jak Wam mówiłem, pojawia się w różnych konfiguracjach, w różnych kolorach już w większości sklepów, linkuję do nich w opisie tego filmu, bo w tych większych miejscach oczywiście te dostawy są większe, więc tam można go upolować, ale ogólnie te wrażenia są jak najbardziej pozytywne, z takim powiedzmy lekkim minusem, taką szramą, natomiast myślę, że większość osób będzie naprawdę nim zachwycona, albo przynajmniej bardzo zadowolona. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!